Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać i opowiedzieć, a właściwie przedstawić krótką lekcję historii na temat oczywiście naszego kraju, ale z pomocą Pana historyka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy mógłby Pan nieco o sobie opowiedzieć? Jestem nauczycielem historii. Od wielu, wielu lat pracuję w radzymińskich szkołach i dbam o edukację historyczną i patriotyczne wychowanie młodzieży. Moją pasją jest historia najnowsza Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Armii Krajowej i żołnierzy wyklętych, bohaterów niezłomnych. Nazywam się Władysław Kolatorski. Od czego uważa Pan, że powinniśmy zacząć naszą lekcję historii? Tak. W naszych dziejach jest wiele dat, które często mają wymiar symboliczny, a często są to daty przełomowe dla losów naszego narodu. Wykład historyczny, jeśli on ma obejmować całe dzieje Polski, oczywiście należałoby zacząć od tej symbolicznej daty, no ale również ona miała olbrzymie przełożenie, takie również natury kulturowej i cywilizacyjnej, czyli od chrztu Polski, który odbył się w kwietniu 1966 roku i w ten sposób Polska wchodzi do rodziny państw chrześcijańskich. Właśnie naukę historii Polski, historii ojczystej, zaczynamy od tego wydarzenia. Od tego wydarzenia liczymy dzieje naszego kraju. Później można by wymieniać mnóstwo dat i tu wybór ich jest niezwykle trudny, bo jakżeż tu rozstrzygnąć, która koronacja czy która bitwa była ważniejsza, a która mniej ważna. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w takim wykładzie historycznym, szczególnie dla młodego pokolenia, trzeba skupić się na kilku takich podstawowych datach, które każdy Polak powinien znać. I taką datą jest niewątpliwie rok 1410. 1410, kiedy to Polska pokonała największą potęgę ówczesnej Europy, państwo Zakonu Krzyżackiego i jak gdyby na trwałe wpisała się w dorobek ówczesnej Europy. My jesteśmy często przywiązani do takich wspaniałych zwycięstw militarnych. Nie tylko one budują nasze dzieje, naszą tożsamość, ale niewątpliwie one najbardiej jak gdyby przemawiają do wyobraźni, szczególnie młodemu pokoleniu. Lepiej pewno mówić o chwilach chwały, zwycięstw, niż o porażkach, a takie przecież również bywały. Z innych dat historycznych, dokonując takiego krótkiego przeglądu chronologii dziejów Polski, oczywiście wypadałoby tu wspomnieć o roku 1525 i hołdzie pruskim, który był dopełnieniem jak gdyby zwycięstwa pod Grunwaldem. No, mamy również hołd ruski. To świadczy, że rzeczywiście Rzeczpospolita w XV-XVI wieku była jedną z największych potęg Europy. No i tu ten, powiedziałbym, taki czas chwały zamyka Wiktoria Wiedeńska w 1683 roku, gdy król Jan III Sobieski, powstrzymując Turków pod Wiedniem, uchronił Europę przed zalewem islamu. Polska, to właśnie wówczas Polska stała się tym przedmurzem chrześcijaństwa. Później niestety w wieku XVIII i XIX, to takie smutne wieki, bo to czasy upadku,
No, gdy mówimy o XVIII wieku, zawsze, jeśli chodzi o daty historyczne, wspominamy o roku 1791 i uchwaleniu Konstytucji 3 maja, która była taką próbą ratowania upadającej Rzeczypospolitej. Wiek XIX to czasy wielkich powstań narodowych. Najpierw rok 1830 i powstanie listopadowe, a później rok 1863 i wybuch powstania styczniowego. No i po 123 latach niewoli Polacy w końcu doczekali się niepodległości. W końcu zrealizowało się marzenie kilku pokoleń Polaków o życiu w wolnym i niepodległym kraju. W listopadzie, 11 listopada 1918 roku, to taka data symboliczna. Tak jak od chrztu zaczynamy w ogóle nasze dzieje, to od 11 listopada 1918 roku liczymy najnowsze dzieje naszego kraju. Tu przy okazji tego wydarzenia widać jak w soczewce, na czym polega patriotyzm pokoleń, na czym polega to przekazywanie tej tradycji, przecież tej niepodległości, nie uzyskaliśmy tak za darmo. To były tysiące powstańców, żołnierzy, tułaczy, którzy na różnych frontach szukali drogi do wolnej ojczyzny. I cóż, odzyskaliśmy niepodległość i ona ponownie została zagrożona. I to właśnie tu, na ziemi radzymińskiej, dokonał się w znacznej mierze cud nad Wisłą. Jak zastanawiamy się, ile trzeba było wyrzeczeń, poświęcenia naszych przodków, żeby uratować i podtrzymać tą niepodległość, wówczas dopiero zdajemy sobie sprawę, jak ona może być cenna. Bo przecież zaledwie niecałe 2 lata po odzyskaniu niepodległości wydawało się niestety, że Polska ponownie zniknie z mapy Europy. Znowu, gdyby nie postawa naszych przodków na polu bitwy w okolicach Warszawy, pod Radzyminem, Płockiem, Ciechanowem i w wielu, wielu innych miejscach, nie doszłoby do wydarzenia, które zadecydowało, no niestety, tylko na kilka lat o losie Polaków, to znaczy do zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 roku, która w powszechnej świadomości historycznej Polaków zapisała się jako cud nad Wisłą. Często, gdy mówię o tym wydarzeniu, przywołuję takie piękne słowa, które mogą być takim swoistym mottem, mianowicie słowa wybitnego polskiego historyka, wojskowego, męża stanu, profesora Mariana Kukiela, który w jednej ze swoich prac napisał takie oto słowa. W historii narodów są zdarzenia, których blasku nie przyćmi czas ani zapomnienie, a wielkości nie umniejszy sąd dziejopisów. I właśnie takim wydarzeniem niewątpliwie jest odzyskanie niepodległości, jest obrona Warszawy przed inwazją bolszewicką i jest wojna obronna Polski w 1939 roku. Po raz kolejny, zaledwie po kilkunastu latach istnienia II Rzeczypospolitej. Często to samo pokolenie, które walczyło o niepodległą Polskę, musi znowu jej bronić. W historiografii, a szczególnie w literaturze, występuje takie określenie pokolenie Kolumbów. Pokolenie Kolumbów, ludzi, młodych ludzi, którzy podczas II wojny światowej walczyli o niepodległą Polskę. Oni urodzili się około 1920 roku, kiedy ich ojcowie bronili Warszawy przed bolszewikami. Na
postawie tego pokolenia my współcześni możemy uczyć się patriotyzmu. Ja często uczniom powtarzam. Żyjemy w czasach, kiedy od nas nie jest wymagana danina krwi. My nie musimy walczyć. My musimy pamiętać. Bo w ten sposób, kultywując tradycję, dajemy przykład przywiązania do tradycji narodowej, do wydarzeń, które odegrały istotną rolę w naszych dziejach. Lata II wojny światowej to czas, kiedy właśnie młode pokolenie, bo to jest taki przekaz dla młodych ludzi, kiedy i to bardzo często przemawia do wyobraźni, gdy mówi się, że twój rówieśnik, mając lat 15-16, wstępował do Armii Krajowej, czy wcześniej do Związku Walki Zbrojnej, działał w konspiracyjnym harcerstwie, no a przecież zawiszacy, młodzi Polacy czasów wojny, mieli po 12-14 lat, kiedy podejmowali działalność konspiracyjną. Starsi brali udział już w działaniach, które miały taki wymiar militarny, począwszy od małego sabotażu, a kończywszy na udziału w regularnych działaniach wojskowych. Tu oczywiście jak gdyby kierowane przez konspiracyjne harcerstwo grupy szturmowe, które przecież były formacjami działającymi w ramach KEDYW-u i nawet powstawały oddziały takie jak Batalion Zośka, które prowadziły już prawdziwe akcje bojowe, wspomagały tych starszych w prowadzeniu działań militarnych. Długo by można mówić o tych postawach młodzieży w czasie II wojny światowej. To jest temat rzeka. Natomiast gdy mówimy o tych okrutnych czasach, które przecież odcisnęły koszmarne piętno często w psychice tych młodych ludzi, często pozbawiły dzieciństwa, tak. I wtedy takim przykładem jest postawa młodzieży i dzieci w Powstaniu Warszawskim. Przecież w Powstaniu Warszawskim walczyły również dzieci. Najmłodsi powstańcy mieli 8 lat. Niejaki Kędziorek i sanitariuszka Róża Goździewska, tak, mieli po 8 lat. No, starszy był wręcz legendarny żołnierz, o ile tak można nazwać, tak, bo on de facto nie był żołnierzem, uczestnikiem Powstania Warszawskiego był Witek Modelski, który miał zaledwie 12 lat. 12 lat i zginął w czasie powstania, tak, i został na Wybrzeżu Czerniakowskim, został odznaczony Krzyżem Walecznych. Czy na przykład Jerzy Bartnik, pseudonim Magik, który najpierw walczył w oddziale partyzanckim słynnego Ponurego, a później przedostał się do Warszawy i brał udział w walkach powstańczej stolicy. Był, o ile dobrze pamiętam, najmłodszym z żołnierzy, którzy zostali odznaczeni Krzyżem Virtuti Militari. Jak mówimy o tych czasach i odwołujemy się, bo uważam, że właśnie
takie postawy młodych ludzi i ukazywanie ich, to dla młodego pokolenia to są te wzorce, te postacie stają się takimi naturalnymi autorytetami. Przykład Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, prawda? Również przecież oni mieli często, nieliczni, mieli więcej niż 20 lat. Tak jak chociażby właśnie Krzysztof Kamil Baczyński. No i tu oczywiście dziewczyna, która dla, i to ja obserwuję jako nauczyciel, bardzo, bardzo jak gdyby oddziaływuje na emocje i budzi to poczucie patriotyzmu, to oczywiście Danuta Siedzikówna, Inka, która jest takim chyba najlepszym przykładem, co jak wojna bardzo skrzywdziła to pokolenie. Mając 15 lat, zaledwie 15 lat, wstępuje już do oddziału partyzanckiego. Funkcjonuje w oddziale partyzanckim dowodzonym przez legendarnego majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę. Aresztowana, zatrzymana przez stalinowskich oprawców, torturowana, nikogo nie wydaje. Przecież jak przejmująco brzmią te słowa przesłane w Grypsie. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Często myślę, czy my, współcześni, zawsze potrafimy zachować się jak trzeba. Dlatego taki przekaz do młodych ludzi, a uważam, że wbrew czasami takim obiegowym opiniom, że młodzi ludzie to na ogół taki brak szacunku dla historii, nihilizm, jest to absolutnie nieprawda. To myślę często bierze się stąd, że obecnie musi być ten przekaz historyczny, jak gdyby odpowiednio dobrany dla młodego pokolenia. Ja pracując z młodzieżą często staram się poszukiwać różnych form. Dzisiaj często jakiś wykład i tak dalej, to nie jest koniecznie najlepsza metoda przekazu historycznego. Wkrótce przygotowuję dla uczniów taki krótki apel szkolny, no zresztą nie sam, bo w gronie pedagogów, i chcemy zaproponować młodzieży na przykład przekaz historyczny w postaci muzyki, typu zespoły Contramundum, Sabaton, i zobaczymy, bo wiem, że taka forma przekazu może być znacznie lepsza niż po prostu często kojarzące się z taką co nieco szkolną nudą, jakimiś pogadankami i tak dalej, i tak dalej. Także, no i tu jeszcze tak snując takie rozważania na temat naszej historii, na temat tego, czego z tej historii możemy się nauczyć, co może być dla nas szczególnie cenne, co jest takie wartościowe, to właśnie poszukiwanie tych wzorców i takiej zrozumienie tożsamości narodowej. Ja uważam, że jako Polacy jesteśmy, mimo różnych wad oczywiście, jesteśmy wspaniałym narodem, no, który często właśnie sprawdza się niestety dopiero w chwilach trudnych. Kiedy naprawdę trzeba wiele hartu ducha, trzeba wiele poświęcenia, dopiero wtedy nas na to stać. Często to nas również łączy. Ja tu wiele jak gdyby nauczyłem się i stało się to dla mnie takie szczególnie ważne, cenne, to na przykład spotkania z naszym lokalnym takim bohaterem,
legendarnym żołnierzem wyklętym, pułkownikiem Mieczysławem Chojnackim Młodzikiem, który zawsze mi imponował takim spokojem, dystansem i stwierdzeniem. A cóż ja takiego zrobiłem, nie? Ja wtedy zdaję sobie sprawę, że no właśnie, zrobił tak wiele, a specjalnie nie chcę się tym chwalić, bo dla niego to takie naturalne. Dzisiaj myślę, że często nie potrafimy, tak? Bo wydaje nam się, że już czegoś tak szczególnego dokonaliśmy, a brak nam często takiej refleksji, tak? I takiego pewnego dystansu do siebie. Pułkownik Mieczysław Chojnacki, który niestety kilka miesięcy temu odszedł od nas, tak, w wieku 96 lat, który był również takim tu niekwestionowanym autorytetem dla naszego środowiska, nie tylko dorosłych, ale również młodzieży. My często chodziliśmy i bardzo wzruszająco wyglądały te momenty, jak się tak obserwowało z boku, jak siedzi młodzież dookoła młodzika i słucha. A żeby młodzież słuchała, to naprawdę trzeba wiele wysiłku. A oni słuchają i on im opowiada i ja wtedy już wiedziałem, że oni jak gdyby tym takim właśnie, taki jakiś cudowny sposób, nie? Tym szacunkiem, tą tradycją już zostali jak gdyby zarażeni. I muszę powiedzieć, że mam kontakt z tymi uczniami i ja myślałem, że oni już o młodziku zapomnieli, nie? Oni na przykład czasami pytają się, czy pójdziemy na grób. No i wtedy muszę stwierdzić, że no rzeczywiście to coś dało i jestem przekonany, że to zostanie, że to zostanie. Czyli historia to również takie budzenie emocji. To nie może być takie tylko taki suchy przekaz. To nie mogą być tylko takie bezduszne daty, raczej jako cyfry, a nie wydarzenia. To są ludzie. I właśnie mając możliwość, niestety ci ludzie odchodzą, jest już ich coraz mniej. Mnie kiedyś tej prawdziwej historii uczył mój dziadek, mój tata, no bo trudno było mi wymagać od nauczycieli w czasach, kiedy nie o wszystkim można było mówić. Nie wolno było mówić o zwycięstwie nad bolszewikami, nie wolno było mówić o Katyniu. I wielu innych ważnych dla nas wydarzeniach. I zdawałem sobie sprawę z tego, że gdyby nie przekaz dziadka, ojca, to ja byłbym taki dosyć ubogi pod względem edukacji historycznej. Dzisiaj jesteśmy w diametralnie innej sytuacji. Dzisiaj możemy mówić. Możemy mówić o każdym wydarzeniu. Możemy go na, jak gdyby, swój sposób interpretować. Tylko ważne, żeby przy tej edukacji historycznej zawsze tam był ten żywy człowiek i żeby również starać się wczuć i musi do nas jak gdyby dotrzeć, że historia to jest taka swoista sztafeta pokoleń, że to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przecież dla każdego z nas takie uniwersalne wartości, określone słowami Bóg, honor, ojczyzna, są jednakowo ważne. Dlatego bez nadmiernego patosu, ale tak mówiąc jak gdyby do serca młodemu pokoleniu,
myślę, że można zaszczepić w nim to poczucie takiej dumy narodowej, poczucie z naszej historii, poczucie z dokonań naszych przodków. No i to, co ja zawsze podkreślam, zawsze musimy pamiętać.